Witajcie, bracia i siostry. Co różni osobę przebudzoną od osoby, która tylko myśli, że jest przebudzona? Osoba przebudzona, gdy spotyka się z rzeczywistością, jest na to gotowa i jest w stanie obronić swoje wartości. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś coś zrobił i tak dalej. Nie ma ty, jest tylko ja. Kilka dni temu w związku z naszym boomem związanym z muchomorami zostałem usunięty z grupy. Narodziła się naprawdę wielka burza. Wszyscy ludzie właśnie przysłowiowo obudzeni się bardzo oburzyli, masło maślane, ale tak ma być. Tak ma być. I pojawiały się liczne dyskusje na mój temat, co to ja nie wyprawiam, jak bardzo szkodzę środowisku, jak szkodzę społeczeństwu, aby zgłaszać moje filmy. Pojawiały się różne obrazy na mój temat, na przykład, aby przez to, co robię, aby bić mnie maczetami. Pozdrawiam, Daria. Pojawił się też chłopak, który nawet mi groził, że jeżeli nie zaprzestanę filmów z muchomorami, to będzie musiał mnie ogarnąć. Pozdrawiam, Tomek. Na pewno też pojawiały się jeszcze inne komentarze, ale no nie miałem okazji już poczytać, gdyż mnie usunęli z grupy. I teraz daję tylko takie przykłady, bo tu nie chodzi o to, aby oceniać, aby się obrażać i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Tylko chodzi właśnie o to przebudzenie, że w związku z moimi filmami wywołała się właśnie ta wielka burza. Skierowałem też osoby na tą grupę. Dałem pod jednym z moich filmów właśnie link do tej grupy na temat Muchomora, gdzie właśnie ludzie sobie siedzieli, wymieniali się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, chwalili się zbiorami, jak to nie jedzą i tak dalej. Ale przyszła rzeczywistość. W pewnym momencie przyszło bardzo, bardzo wiele osób i chyba nie byli na to jeszcze gotowi. Zarzucali, bo też chodzi o to, że dużo osób przychodzi na tą grupę i po prostu sobie robiło żarty, ich trollowało i każdy tylko zganiał winę na mnie, a zapominał o kreowaniu rzeczywistości, o prawach boskich, czy chociażby o takich fizycznych, bo to, że ktoś przychodził na grupę, taka jest rzeczywistość, taka jest świat. Są w internecie różni ludzie, są ludzie pozytywni, bardziej negatywni, są bardziej dorośli, są ci młodsi. I to jest całe spektrum wydarzeń, ale to grupa na Facebooku jest waszym miejscem, jest czymś zamkniętym. I ja tylko skierowałem ich, pokazałem im drogę, a to wy masowo przyjmowaliście ludzi w ciągu chyba tygodnia czy dwóch. 2000 nowych osób przyszło na grupę, ale to nie ja ich przyjmowałem. To wy klikaliście zaakceptuj i przyjmowaliście ich do swojego środowiska. I nie sprawdzaliście, kto to jest, czy to są osoby świadome, czy nieświadome, czy są to dzieci, czy nie. Ale najlepiej widzieć tylko prosty przekaz, myśleć zero-jedynkowo, widzieć tylko to, co się chce i nie szukać głębiej. A takie właśnie są moje filmy, aby skłaniać do myślenia, aby szukać głębiej. I to nie jest problem we mnie. Poza tym uważam, że zrobiłem naprawdę fajną robotę, promując Muchomora na cały świat. Wiele, wiele osób się zaczęło tym interesować, bo wy też widzicie tylko to, że przyszli młodzi ludzie i robili sobie z was żarty. Ale nie widzicie, ile osób po moich filmach zainteresowało się Muchomorem. Jak jaki zrobił się szum, jak nawet osoby medialne poruszały ten temat. Ale tego nie widać na pierwszy rzut oka, prawda? I co by tu jeszcze dalej powiedzieć? Nie zawsze jest co powiedzieć, ale tak po prostu jest. Nie problem jest we mnie. To nie ja wywołuję w was jakieś negatywne emocje, oburzenia. To nie ja robię sobie z czegoś żarty i tak dalej. Tylko to ty zawsze decydujesz, jak odbierasz to, co ci ktoś podaje. Czy się złościsz, czy się wkurzasz, czy nie. Tak samo świętość grzyba. To, że jadłem go w McDonaldzie, robiłem z jego jajecznicę. Jakie to ma znaczenie, gdy jest przed nami cały świat duchowy, cały kosmos. Fajnie jest mówić o prawach duchowych, prawach boskich i tak dalej, a przejmować się drobnym osobom. Wierzycie w świat duchowy, w duchy? Czy myślicie, że duch Muchomora, ducha Manity musi być smutny? Ja myślę, że właśnie razem ze mną, w połączeniu, śmialiśmy się razem, jak go jadłem w McDonaldzie, jak robiłem z jego jajecznicę. Myślę, że ducha Manity bawił się do łez. I to jest właśnie przebudzenie. Co do jeszcze przykładowo troski o dzieci i tak dalej. Nagrałem o tym film. Posiadanie dzieci to jest naprawdę wielka, wielka, przeogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność, na którą nie patrzy się w obecnym świecie. Piękny las. I dziękuję za ten filmik. Nie nagrywam go też po to, aby się na przykład żalić czy coś, bo ja akceptuję rzeczywistość. Tak miało być. Zostałem wyproszony z grupy. Jak najbardziej okej. Akceptuję to. Ale nagrywam ten filmik, bo może ktoś również z tego skorzystać. Może wynieść jakieś lekcje. Pozdrawiam was, bracia i siostry. I kocham. Pozdrawiam.